Więc tak, masę molową tego tutaj. Czyli policzymy sobie liczbę moli początkową tego tutaj oczywiście. No i teraz kolejna rzecz. Policzymy sobie, jaką objętość ma 1 mol gazu w tych warunkach, czyli objętość to zrównanie Clapeyrona NRT przez P. No na ten 1 mol, czyli sobie napiszemy na mol. I teraz tak, czyli objętość mieszaniny po ustaleniu się, stan równowagi, czyli tutaj tego, czyli zamienimy sobie jako liczbę moli końcową wszystkiego naraz. Dobra, to jest sumaryczna ilość moli gazów oczywiście. No i co mamy tutaj? No i co, na początku tego nie mogło być. Oczywiście przed rozpoczęciem tej reakcji tam było 0,045 na początku. No i co, tu mamy jedynka, czyli tego ubywa x. No to tu mamy dwójka, więc tego musi powstawać 2x w takim razie. No to tu będziemy mieli. No i to plus to, czyli dodamy sobie. Miałoby się tam równać, ile to było? 0,0533. Także stała równowagi, stała C, KC jest równa KR. No nasza KR, bo tu napisałem R oczywiście, dlatego jest to oczywiście tam NO w stanie równowagi do kwadratu. I tu mamy N2O4, już bez żadnej potęgi, tam była jedynka. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś gnojek wystrzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewoz wykupione brąksy i wiskacze. No i teraz tak, zobaczcie sobie, bo czasem trzeba, czasem nie. Czasem można sobie mole wstawić tutaj, czasem nie można sobie wstawić tej moli. Więc tak, uzasadnijmy sobie może kiedy trzeba, kiedy nie. Czyli tutaj mamy mol na decymetr sześcienny, gdy mamy do kwadratu, nie? Czyli to jest po prostu mol na decymetr sześcienny razy taki sam drugi, poprawię to jeszcze, razy taki sam drugi mol na decymetr sześcienny. No i tutaj w mianowniku to też jest stężenie, więc to jest też oczywiście mol na decymetr sześcienny. No jak widzimy, ten cały się z tym skróci, zostaje nam taka jednostka. To znaczy, że musimy obliczyć stężenie. Nie możemy sobie podstawić po prostu liczb moli, bo będziemy mieli nieprawidłowy wynik. Także musimy policzyć sobie najpierw te stężenia tutaj, zanim to zrobimy, czyli tak. No i dopiero teraz możemy sobie to podstawić tutaj do wyrażenia na stałą równowagi. Pamiętajcie o jednostkach, sprawdzaniu tego, nie dajcie się zrobić w konia. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, łapę w górę, polećcie mnie znajomym. Cześć! Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś gnojek wystrzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewoz wykupione brąksy i wiskacze.